Siemanko, tutaj Hycza 11 i zapraszam Was na ciąg dalszy przygód Geralta w serii Zagrajmy w Wiedźmin. W poprzednim odcinku dostaliśmy się niespodziewanie tutaj, do tego miejskiego lożku. By z niego się wydostać, musieliśmy zabić Kuroliszka, co nam się udało. Odzyskaliśmy rzeczy z depozytu. Sprawdźmy, co jest tutaj. Aha. Znowu dostałem się do kanałów. Nie no, spoko. Już mamy walkę. Utopce. I to sporo utopcy. Uuu, cały gang. I to styl grupowy. Nie ma innego wyjścia tutaj na to. Teraz styl szybki. Musimy się stąd wydostać. Tylko jak? Dobra, zauważył nas gnój. No ja tam przy okazji troszkę się wyekspimy, mnie to nie przeszkadza. Jest, są kolejni. Styl grupowy. Aj. No dobra. Z tą sobie spokojnie poradzimy. No, spadamy stąd. Wychodzimy, o. Dobra. Wyjście do wyzimy klasztornej. I teraz dokładnie sprawdzimy za chwilę w dzienniku, jakie mamy jeszcze zadania do wykonania. Troszkę może lagować komp, bo w międzyczasie wrzucam kolejne filmy na YouTube, także przerabiam. Tak więc nie tracąc czasu, nagrywam także gry. Znajdźmy ognisko. Ale dobra, zanim to zadania. Musimy porozmawiać z Talarem. Magazyn Slumsa. Tajemnica Berengara. Prywatnego detektywa. To może odwiedzimy go teraz, bo jest tutaj. Dom detektywa Raymonda. Okej. Tylko, że go chyba nie ma. Na górze. To się nam nie przyda. Schody na górę. Raymond Merloff. Śpion. Za chwilę z nim porozmawiamy. On tutaj nic takiego nie ma w tych szafach. Zagadajmy do niego. Proszę, proszę, któż to zawitał w nasze skromne progi? Zapraszamy. Geralt z Rivi. Wiedźmin, rezun jakich mało. Twoja legenda cię wyprzedza, Geralt. Jak mogę pomóc? Szukam informacji. Nie wiem, czy trafiłem pod właściwy adres. Dobre pytanie. Jeśli powiem ci, że pracowałem dla adwokatów Kodringera i Fena, to wystarczy? Te nazwiska nic mi nie mówią, ale wierzę, że to dobra rekomendacja. Jako profesjonalista z całą pewnością rozumiesz, że informacje mają swoją cenę. Zapłacę.
Słucham cię uważnie, Biały Wilku. Interesują mnie osobnicy noszący brosze w kształcie salamandry. Tak się składa, że jestem w posiadaniu informacji na ich temat. Zanim przejdziemy do konkretów, chciałbym wiedzieć, dlaczego interesujesz się tą sprawą. No to musimy tutaj z nimi porozmawiać. Mamy rachunki do wyrównania. A, podobnie jak ja. Moje zwierzenia kosztują 100 orenów. Oto pieniądze. Teraz powiedz, co wiesz o szefie salamandry. Sprawą salamandry zajmuję się od jakiegoś czasu. Mam pewne informacje. Sprawa osobista czy zlecenie? Chyba mogę ci zaufać. Opowiem ci pewną historię. Ciekawe. W Wyzimie mieszkało kiedyś szczęśliwe małżeństwo. Odzwyczajna rodzina. Mieli dziecko, 10-letniego syna. Pewnego dnia po powrocie z pracy ojca nie przywitał ani pies, ani zapach obiadu przygotowanego przez żonę, ani radość syna. Wszedł do domu, przeczuwając, że wydarzyło się coś złego. W sieni znalazł martwego psa. Ktoś strzelił mu w pysk z ciężkiej kuszy. Z początku mężczyzna nie był pewien, czy to jego pies. W kuchni znalazł ciało żony, przybite włócznią do drzwi. Nigdzie nie mógł znaleźć syna. Bezskutecznie przeszukał cały dom, ale bandyci nie pozostawili żadnych śladów. Skracając historię, po jakimś czasie Vincent Mice musiał zamknąć śledztwo. Nie było żadnych śladów, ani podejrzanych. Poza jednym. Pół roku po incydencie na śmietniku znaleziono ciało potwora. Miał ropiejące rany zamiast oczu, dziwnie chropowatą, zupełnie białą skórę. Był też nienaturalnie umięśniony. Nikt już nie pamiętał o morderstwie i porwaniu sprzed pół roku. Prawie nikt. Porwane dziecko miało charakterystyczną cechę. Zalążek szóstego palca u nogi. Tylko rodzice o tym wiedzieli. Dokładnie taki sam szósty palec miało monstrum ze śmietnika. Od tamtej pory ojciec każdą wolną chwilę poświęca, by znaleźć morderców swojej rodziny. Mam nadzieję, że ich odnajdzie. Wróćmy do rzeczywistości. Oto czego udało mi się dowiedzieć. Salamandrą dowodzi Azar Javed, zelikański czarownik. To bardzo groźny przeciwnik, praktycznie poza moim zasięgiem. Ma kontakty i środki wystarczające, by wpływać na sytuację w mieście. Widziałem próbkę jego możliwości. Coś jeszcze? Podejrzewam, że działają na dużą skalę. Chodzi o coś więcej niż o złoto, być może o politykę. Prowadzą też eksperymenty genetyczne, bardzo niebezpieczne eksperymenty. Zwykli bandyci nie mieliby ani wystarczającej wiedzy, ani środków. Kto może pracować dla Javeda? Domyślasz się? Kapitan Straży Miejskiej, który umorzył śledztwo w ich sprawie, znika gdzieś na całe noce. Porozmawiaj z nim. Może uda się coś z niego wycisnąć. To wszystko? Jest jeszcze drugi trop. Straż Miejska przetrzymuje pewnego człowieka, który ma ważne informacje. Straż? Gdzie? W lochu? Tak, to nasza szansa. Musisz znaleźć sposób, żeby przesłuchać tego więźnia. Spróbuj dowiedzieć się jak najwięcej od strażników. Masz to jak w banku. Ludzie często mi się zwierzają. Informacje od niego mogą być bezcenne. Powodzenia. Wiesz coś więcej o więźniu z Salamandry? Możliwe, że to jeden z dowódców. Niestety straż chwyta raczej drobnica, a grube ryby zostają na wolności. Wszystkiego dowiemy się, jak przesłuchasz więźnia. Zobaczymy. Jeszcze jedno. Sądzę, że jesteś śledzony. Co sugerujesz? Pokrzyżujmy ich plany. Poczekaj u mnie chwilę. Zaczną im puszczać nerwy. I zaskoczymy tych, co chcą zaskakiwać. Wyjdę o północy. Aha, my będziemy stali, ten się poszedł kimać. Czyżby nas ktoś naprawdę śledził? Przekonamy się za chwilę. Wiedźmina, coś długo nie ma. Musiał wyjść inną drogą. Nieistotne. Pozytywnie prawdziwie. Suponuję, że pułapka jest gotowa. Owszem. Zajmij się zadaniami w dzielnicy handlowej. Zostawię sprawę w rękach naszego najlepszego agenta. Czyli znowu bandycie salamandry. Miał rację ten detektyw. Dobra, w styl grupowy.
Pakuj go! No, chodź tu. Aha, styl szybki. Dobra. Czyżby to był Siegfried? Tak. Geralt, miło cię znów widzieć. Dokąd idziesz? Na groble. Przejścia nie ma. Kapitan zabronił wypuszczać. Dlaczego? Rozkaz kapitana. Chcesz, to z nim dyskutuj. Panowie, tak nie można. Przecież to Geralt, wiedźmin, który ocalił Wyzimę przed straszliwym Kuroliszkiem. Bohater. Bohater? A to inna sprawa. On już teraz prawie jak jeden z nas. A, to w takim razie możecie przejść, panie Geralt. Wypijem wasze zdrowie w karczmie. Dzięki, Siegfried. Niespodzianka w kanałach. Rycerz płonącej róży. Od stóp do głów unurzany w cuchnącej brei. Z zasady pracuję sam, ale nie mogłem przepuścić okazji, by zobaczyć zakonnika w akcji. Jak na człowieka, poradził sobie całkiem nieźle. I okazał rzadko spotykaną wdzięczność. No i w porządku, ziomek ten cały Siegfried. Czyli na groble będziemy mogli się dostać, ale na razie tam... Czuję, że umrę. Nie musimy iść. Udajmy się... Za mało mi płacą. Może uda się jeszcze raz do detektywa nam dostać. Jest, Raymond Merloff. Słucham cię uważnie, Biały Wilku. Odpocznijmy. W tryb medytacji otrzymamy nowe talenty. No właśnie. Tu już mamy wszystko wyuczone. A tych znaków jeszcze się nie nauczyliśmy, ale style. To jest przydatne. O. Nauczmy się wszystkiego na drugi poziom. Odpocznijmy. Tak, to elementarne. Mamy całe HP oczywiście. Wyuczyliśmy się paru drobnostek. Wyzima klasztorna. Dobra, może teraz czas, by udać się do Talara. Kurde, troszkę mi przycina, no ale trudno. Kupiec zakonu, płatnik zakonu. Czekajcie, gdzie tu musimy iść? Aha, okej. Okay. Nie, nie tędy, sorry. Za mało mi płacą. Mamy 10 poziom. Tak teraz sprawdziłem z ciekawości. Ci sam co wielebny gnoje. Tu jest chyba dom pasera Talara. Tak. To pakujemy się do niego. Co on tu ma takiego ciekawego?
schody na dół. O, śpi! Budź się. Jestem paserem, sprzedaję i kupuję. Czym handlujesz? Wszystkim, czym warto. Ale masz brudne łachy. No to jak kurwa będzie? Robimy interes? Straż znalazła u ciebie wiedźmiński miecz. Po pierwsze, kurewska straż. Po drugie, co ci do tego? Niedawno był tu inny wiedźmin. Berengar. To nie była jego brzytwa. Skąd możesz to wiedzieć? Mam trochę gratów twojego kumpla. Kosior pochodzi z innego źródła. Inne rzeczy? Inne, znaczy nie miecz, rozumiesz? Na przykład mogły to być jego zafajdane kalesony. W takim razie skąd miałeś wiedźmiński miecz? Co dostanę w zamian? Nie zaszlachtuję cię jak wieprza. Uczciwa oferta. Kupiłem go od pewnego typa w karczmie pod misiem kudłaczem. Cechy szczególne? A, nie są ci potrzebne. To najbardziej znany gracz w kości w okolicy. Jest kurwa niesamowity, prawdziwy chędożony magii. Skąd masz rzeczy Berengara? Jesteś kurewsko uparty, koleś. Od pośrednika. Gdzie go znajdę? Znajdziesz go w misiu kudłaczu, ale nie wiem, czy będzie chciał z tobą gadać. Miś kudłacz? Gość nazywa się Kolman. Kolman. Słyszałeś o salamandrze? Jebane gady, słyszałem, ale nie mam bladego pojęcia, czego chcą. Płazy. Co, kurwa? Salamandry to płazy. A teraz mów, co cię z nimi łączy. Nic, kurwa, nie wiem. Robisz interesy z salamandrą? Co ty, ochujałeś? Skąd miałeś rzeczy Berengara? Jestem chędożonym paserem. Wiesz, kto to jest paser, czy mam ci rozrysować? Co ty myślisz, że pytam każdego pieprzonego złodzieja, skąd ma towar? Ja ci coś rozrysuję. Pewna organizacja, Salamandra, ma na pieńku z wiedźminami. Wiedźmin Berengar znika, a jego rzeczy trafiają do pasera. Do ciebie. Nadążasz? Chędożyć rysunki. Nie mam nic wspólnego z żadnym Berengarem. Moi dostawcy mogą wiedzieć więcej. Poza tym nie utrzymałbym się w branży, gdybym sprzedawał trefne towary, z którymi mam bezpośredni związek. Wierzę ci. Ponieważ jednak istnieje domniemanie niewinności, załóżmy na razie, że to nie ty. No raczej, kurwa, nie inaczej. A z wywiadu gratuluję dedukcji, kurwa mać. Jak do czegoś dojdziesz i będziesz potrzebował informacji, przypełznij, to pogadamy. Uwielbiam tego pasera Talara. Ma fantastyczne tutaj dialogi. A zejdźmy na dół. Co, ty nie masz nic? A, to szpetnie. Dobra, spadamy stąd, bo on śpi chyba po zachlaniu, ale dobra. Ciśniemy stąd. Sprawdzimy za chwilę questy. Chyba udam się ponownie do lożku miejskiego. Zlecenie na Algule, na Echinopsy. O, gdzie jest Kalkstein? Shit! Coś mi strollowało mapę. A wy co tu coś polujecie, debile? Wszyscy pogłupieli. Ulica Kupiecka. Ale dobra, tu na razie nam się nic nie przyda. Chce się zaciągnąć do straży, wyobrażasz sobie? Co? Ale nie umiem kliknąć. O, klikam i nie umiemy powiększyć mapy. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Przez co teraz nie mam pojęcia, gdzie iść. Będę szedł na oko.
Do straży to raczej nie tutaj. Dobra, to przejdźmy się do tego kudłacza. Nie do uwierzenia. Wydaje się, że nawet Wyzima ma swoją gorszą dzielnicę. O, tu jest coś ciekawego. Baranina? Zgubiłeś się? Kto tu mieszka? Ale niewychowany, nie wiesz, że nie odpowiada się pytaniem na pytanie? Mogę spytać inaczej. Patrzcie go, jaki hardy. To dom Baraniny, a my to jego ochrona. Nie mówił, że przyjdzie tu mutant, więc zwijaj się stąd. O, dziwki. Dziwki kokstajski boss. Lubię taki charakter. Ale ty jesteś marna. Bywaj. Nie chcę z tobą w ogóle tutaj. Gdzie jest miś kudłacz? Carmen. Masz ochotę na chwilę relaksu, przystojniaku? Tylko chwilę? Wszystko zależy od ciebie. Jestem otwarta na propozycję. Porozmawiajmy. Dobrze, możemy zacząć od rozmowy, ale liczę na więcej. Może mnie jakoś zaskoczysz? O miłości wiemy niewiele. Z miłością jest jak z gruszką. Jest słodka i ma kształt. Spróbuj zdefiniować kształt gruszki. Nie jestem poetą, ale potrafię poznać gruszkę, gdy ją zobaczę. Jednak masz gadane. Aż mnie od tej rozmowy zaczyna nachodzić ochota na owoce. Masz może jakąś robotę dla Wiedźmina? Może. Jacyś ludzie naprzykrzają się moim dziewczynkom. Zajmij się tym, a odwdzięczymy się hojnie. Zobaczę, co się da zrobić. Gdzie ich znajdę? Słyszałam o trzech miejscach. Ponoć kręcą się tam po nocach. Zaznacz mi te miejsca na mapie. Dobra. Miło ci... Ach. Bywa. Nie chcę mi się z wami gadać o takich rzeczach. Same oprychy. O, tablica ogłoszeń. Nie ma nic. Szkoda. Karczma, miś kudłacz. Więc porozmawiamy tutaj i będziemy kończyć odcinek. Kto to? Spokojnie, to tylko Wiedźmin. Tylko? Geralt, witaj. Zoltan? Co tu się stało? Ubili Colmana, tego dealera. Akcja pokazowa. Wybili szybę i wpakowali mu 3 bełty w brzuch. Użyli rozpryskowych grotów hawekarskiej specjalności. Tylko najbardziej chciwe, pewne siebie skurwysyny mają odwagę handlować tym paskudstwem. Za to idzie się na tortury. Kto go zabił? Wiewiórki, psia mać. Teraz ludzie będą mówić, jaki to dobry człowiek był, jak pomagał staruszkom. Czuję, że znowu jakiś pogrom się szykuje. Urządzili sobie gówniarze przeklęci listę wrogów i ich usuwają, nie licząc się z konsekwencjami. Dlaczego Colman? Jakiś elfim łokos pewnie przedawkował, więc się mszczą. Na jednym z bełtów był świstek pergaminu z napisem Handlarz Białą Śmiercią. Sprzedawał fistech młodym nieludziom. Po promocyjnych cenach taka jego maść. Wiesz, jak to uzależnia. Dziwi mnie tylko, że zdecydowali się na taką akcję w środku miasta. Czują się mocni, bo się ponoć dorwali do jakiegoś transportu z bronią. Ktoś pękł i zdecydował się z nimi handlować. Osobiście podejrzewam Harena Broga. Co za czasy. Rozpryskowy grot, który wchodząc w brzuch, wychodzi plecami w 3 miejscach, robiąc gulasz z organów wewnętrznych. Hawekarska specjalność. Jest bezużyteczny w walce z opancerzonym żołnierzem. Rozpryskuje się nawet na lekkiej zbroi. Służy do zabijania cywili, okrutnie, na pokaz, ku przestrodze. Domyślam się, skąd pochodziła broń, którą zabito Colmana. Muszę unikać podobnych sytuacji, zachować neutralność, nie mieszać się. No to widzicie, jak na złość zabito tego Colmana, z którym mieliśmy porozmawiać.
Znowu ci tutaj walczą. Ja nie mam zamiaru tych sportów uprawiać, bo to jest nudne. Podróżny, oprych, kelnerka, karczmarz. Znajdziemy tu kogoś ciekawego? Czy coś ciekawego? Chyba nie. A szkoda. Chyba, że w nocy. No to dobra. Czas zakończyć odcinek. W następnym tutaj porozglądamy się jeszcze po wyzimie, ale to w nocą. Pięćdziesiąt orenów! Ale mamy farta. No dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Życzę wam miłego dnia, do usłyszenia.